Dla jednych napój ten ma zdrowotne właściwości, inni zwracają uwagę bardziej na te szkodliwe. Jest ich bez liku. Mała czarna, mrożona, cappuccino, espresso po turecku czy irlandzku. Bez niej dla wielu z nas świat byłby gorszy. Większość z nas nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Ten pobudzający napój pochodzi z Etiopii, w Europie pojawił się około XVI wieku. Co sprawia, że kawa jest tak popularna i to właśnie od niej zaczynamy każdy dzień? O odpowiedź poprosiliśmy mistrza Polski baristów, pana Marcina Rusnarczyka. Z kawą jest bardzo podobnie jak z winem. Kawa ma mnóstwo aromatów, możemy znaleźć w kawie aromaty, których teoretycznie byśmy się nie spodziewali. Na przykład piłem kawy, które były ananasowe i to były oczywiście naturalne aromaty, aromaty czarnej porzeczki, truskawki, maliny i wiele innych ciekawych aromatów. I myślę, że to jest właśnie ten sukces kawy, że kawa ma tak wiele, jest tak różnorodna i każdy może dla siebie znaleźć dobry napój, odpowiednią kawę. A od czego zależy smak kawy i co powoduje, że po ten napój sięgają miliony na całym świecie? Faktycznie bardzo ważna jest sama mieszanka, jakiej używamy i ja preferuję mieszanki, gdzie jest duża ilość arabiki. Natomiast żeby była naprawdę dobra, żeby dobrze smakowała i też przede wszystkim, żeby była zdrowym napojem, to przy kawie najważniejsze jest to, żeby czas parzenia, czy też czas ekstrakcji, czyli czas kontaktu wody z samymi infusami, z kawą, był jak najkrótszy. Im krótszy czas parzenia, tym otrzymujemy lepszy napar. My jako Polacy jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo długiego parzenia kawy. Jak mówi mistrz Polski baristów, te kawy są niesmaczne i niezdrowe. Najlepszą metodą robienia kawy jest użycie ekspresu, dzięki któremu skraca się maksymalnie czas parzenia, powodując, że kawa smakuje wyjątkowo. Zwykle sięgamy po małą czarną z mlekiem i cukrem, ale lokale serwują także kawy z sokami, syropami, owocami czy alkoholem. Popularna wśród pań jest ostatnio na przykład kawę macchiato. A jak ją zrobić? Trzeba umieć to po prostu zrobić i mleko, ubić porządnie mleko. A po jaką kawę najczęściej sięgają legniczanie? Piję kawę w każdej postaci, najczęściej czarną, bez mleka i bez cukru, ale jeżeli się akurat trafi w miłym towarzystwie z mlekiem i z cukrem, to też chętnie wypiję. O, jaka kawa jest najlepsza? Jest ekspresu trzcinowego. Najczęściej piją ludzie cappuccino zdecydowanie i białą. A ty najlepsze, to jaką piję? No, to jest... Sypana, rozpuszczalna? Nie, sypana. Z mlekiem? Z mlekiem, oczywiście. Ile pan razy tak dziennie taką kawę pije? Trzy razy. Rano, w południe i wieczór. Każda kawa jest najlepsza. Kawa jest najlepsza na świecie. Najbardziej gorącą. Musi być gorąca. Rozpuszczalną, najczęściej. A jaki jest przepis na dobrą kawę, żeby ta kawa z rana po prostu mnie pobudziła i żeby chciało się żyć? 2 łyżeczki dużo mleka i 3 łyżeczki cukru. Bez względu na to, czy to cappuccino z obrazkiem, czy macchiato z syropem z pistacji, czy nawet zwykła z mlekiem i cukrem. Kawa dobra na wszystko. I jak nie kochać tej czarnej damy i towarzyszki życia niedoli? Kiedyś w Peweksie i za dolary, dziś w każdym sklepie pijesz do woli. Ma jeden niewinny nawyk, codziennie piję niezliczone ilości kawy, ta. Bo rzadko kiedy sięgam do innych trunków. Kawa jest dla mnie lepsza od świętego Mikołaja z workiem pełnym podarunków. Ona prowadzi mnie w dobrym...